Cześć, ludziska, z tej strony Hudson. I powiem Wam, że nie planowałem nagrywać żadnego filmu w zasadzie do samego Heli Nessel, no bo nie uważam, żeby aktualnie pojawiało się coś na tyle ciekawego, żeby po prostu jakiś film wypuścić. Myślałem, żeby nagrać te top najgorszych wrestlerów, ale nie potrafię się za to po prostu zabrać. Eee, więc, no, póki co tego nie nagram. Jeżeli chodzi o gale innych federacji to też zbytnio nie ma jakich, nie, nie ma jakich federacji oglądać, bo PWG nic nie wypuściło póki co, Ona wypuścili Battle of Los Angeles, ale jeszcze się nie pojawiło do ściągnięcia, więc muszę czekać, Ring of Honor, pojawiło się Dev Before Dishonor, ale tak naprawdę mm, sorry, tyle że Dev before Dishonored było przed ROH Alstar Extravaganza, a Alstar Extravaganza nagrywałem podsumowanie, więc wydaje mi się, że nie ma sensu, że skoro nagrałem wtedy podsumowanie tego i teraz nagrać Dev before Dishonored, które było przed Alstar Extravaganza, to jest, wydaje mi się głupie. No ale dobra, nieważne, row. Wydarzenia z tego row spowodowały, troszkę mnie natchnęły do tego, żeby nagrać film, nagrać film taki może nie, wiecie, taki, takie podsumowanie row, jak kiedyś robiłem tylko po prostu krótka, albo nie krótka wypowiedź moja na ten ogólny temat w ogóle, ludziska, przygotowałem kolejny kolejny, nie wiem, bukerski coś tam coś, nazwijmy to bukerskim kącikiem Hudsona bo mam tutaj wypisany plan, co by mogło WWE zrobić, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe do zrobienia bo wiecie, wtedy mówiłem o Cezaro, jak wiemy, nie ma szans, żeby Cezaro zdobył pas WWE w tym roku, a teraz mam pomysł na w sumie zajebistą walkę zajebisty main event WrestleMania no i w sumie nie tylko jedna walka na WrestleMania tutaj będzie jakby zapowiedziana mam jeszcze trzy dodatkowe które raczej każdemu z Was powinny się spodobać. Nawet powiem więcej, cztery dodatkowe walki na WrestleMania. A więc tak, yy, ogólnie Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns. Na Survival Series John Cena pokonuje Lesnara, który wcześniej otrzymał Rock Bottom od powracającego DerOKa. Rocka. Rock bottom albo po prostu The rock odwrócił uwagę Brocka Lesnara. Na Raw po, po Survival Series... John Cena walczy z Brockiem Lesnarem, walczy tudzież nie walczy, jeszcze w sumie nie wiem, mogliby po prostu tak zrobić, że byłby to zwykły segment, gdzie po prostu Brock Lesnar jest wkurwiony i Brock Lesnar atakuje Johna wykonuje mu tam parę F5 i mówi, że to właśnie zrobię z tobą de Rock, wydaje mi się, że to by było całkiem, całkiem logiczne. Potem pojawia się Seth Rollins, który, wy, który inkasuje walizkę Money in the Bank. Oczywiście sukcesywnie inkasuje walizkę i jest nowym mistrzem WWE. Na Royal Rumble Seth Rollins walczy z Johnem Sinom. Oczywiście o pas. Sethowi pomaga Authority, a w szczególności Triple H. Dzięki czemu Seth broni, Seth wygrywa i Seth jest nadal mistrzem. Na Elimination Chamber dostajemy wreszcie Elimination Chamber match o mistrzostwo WWE. I w skład którego wchodzą, powiedzmy, Seth Rollins, John Cena, yy... Antonio Cesaro, yy... kto by jeszcze, jeszcze dwie osoby. Powiedzmy, że Chris Jericho, bo podobno tam ma powracać kiedyś, Chris Jericho albo John Cena albo Batista, to już zależy kto jak woli, i Dean Ambrose. Jak się możecie domyślać, walkę tą wygrywa Dean Ambrose. Wreszcie jest mistrzem WWE. Wreszcie pokonał Seth Rollinsa. I można powiedzieć, że się na nim zemścił. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że Royal Rumble Match wygrywa Roman Reigns. I ludziska. To nas prowadzi na WrestleMania, gdzie Dean Ambrose jest mistrzem. Seth Rollins jest byłym mistrzem, któremu należy się walka rewanżowa, a Roman Reigns jest zwycięzcą Royal Rumble Matchu. I to nas doprowadza naprawdę do genialnej Walki do genialnego main eventu Taką walkę bym chciał zobaczyć. I teraz, jakie walki jeszcze moglibyśmy dostać na Restylmenii? Brock, Res Brock Lesnar kontra Derok, jak najbardziej chciałbym to zobaczyć. Triple H kontra John Cena, czemu nie? Jak najbardziej jestem za tym. Yy, myślałem jeszcze nad tym, żeby, dos żeby nam dali po prostu walkę Bray Wyatt kontra Sting. Bardzo prosto można tu rozpocząć. Powiedzmy, że na Raw Rumble, albo po Raw Rumble wraca Sting, wygłasza jakieś tam promo powrotne, no i w tym momencie Bray Wyatt go atakuje, i wtedy od tego momentu można tak naprawdę wszystko zacząć. I myślałem nad jeszcze jedną walką, a mianowicie Dolph Ziegler kontra Antonio, Dolph Ziegler kontra Cesaro o mistrzostwo interkontynentalne. Tyle, że tym razem Cesaro by wyszedł z tej walki zwycięsko. Więc mielibyśmy tak naprawdę, e, poczekajcie. Teraz jest. Yy, co teraz będzie zagada. To będzie Heine Sel. Potem. TLC. Nie. Potem Survival Series, TLC. Royal Rumble. Elimination Chamber Wrestlemania. Mamy w sumie 6 miesięcy, gdzie Dolph Ziggler byłby mistrzem interkontynentalnym. Co jest dużo i co jest. Jest to dobre, bo po prostu. No jednak, mistrz interkontynentalny powinien być tym. W sumie prawie najlepszym mistrzem. Szczególnie teraz, gdy mamy tylko jeden pas główny. Więc taki długi raz wydaje mi się, że byłby dla niego dobry. Wtedy można go wrzucić na Cezaro i wtedy też Cezaro by sukcesywnie tę walkę wygrał, ten pas wygrał i mógłby trzymać ten pas nawet przez rok. I powoli, powoli wracać na szczyt. Wydaje mi się, że to by było całkiem spoko. Więc widzicie ludziska w ciągu tak naprawdę chwili wymyśliłem pięć walk. 5 walk, w zasadzie z siedmiu na wrestlemenie. No, można by też jeszcze dać, wiadomo, Page kontra AJ. Chociaż z tego, co słyszałem, to Charlotte tam. Chcę ludziska dać Charlotte drugą szansę. Chociaż nadal mi się zbyt nie podoba. Nadal widzę w niej Ricka Flera i nadal mi się ten finisher nie podoba, ale jednak chcę jej dać drugą szansę, bo. No, rzeczywiście potrafi. I nie ma co się z tym sprzeczać. Jeżeli chodzi o walkę o pasy, tak team... Ascension kontra ktoś, nie wiem w sumie, bo pasy tak jest to jest ciężki orzech do zgryzienia. Jeszcze mamy pas Stanów Zjednoczonych, yy, ale o tym mistrzostwie Stanów Zjednoczonych sobie zaraz porozmawiamy. Więc widzicie, już tutaj mamy 5 walk, Dolph Ziggler kontra Cesaro, pas interkontynentalny, Bray Wyatt kontra Sting, yy, John Cena kontra Triple H, Brock Lesnar kontra The Rock i... Seth kontra Dean Embrose kontra Roman Reigns o mistrzostwo WWE. Wydaje mi się, że zajebista karta by była na Wrestlemania. Zobaczymy, może jakaś z tych walk właśnie się na Wrestlemania znajdzie. Byłbym bardzo zadowolony. Ale przechodzimy do Raw. Jestem bardzo zawiedziony tym Raw. Zresztą pewnie jak większość z Was. Według mnie to Raw było nudne. Cholernie nudne. I to już od paru ostatnich tygodni jest tak samo. Włączam Raw i przewijam. Włączam i przewijam, włączam i przewijam. Tym razem obejrzałem więcej niż pół godziny. Chyba nawet obejrzałem trzy czwarte tego rowu. Pierwsza walka, najlepsza walka na całym Monday Night Raw. Usosi i Dolph kontra Cesaro i Stardust i Goldust. Wygrali oczywiście ci dobrzy. Bardzo fajne starcie, bardzo mi się podobało. Szkoda tylko, że Nikt w tej walce nic nie zyskał, tak naprawdę, bo no dobra, ten potrójny superkick był całkiem spoko no ale tak naprawdę wydaje mi się, że Dolph Ziggler, jak już powinien przypiąć, to Ziggler powinien się umacniać jako ten mistrz interkontynentalny, bo tak naprawdę UsoSi nie potrzebują mm, przypinać. Tylko, że tam, kto, kto był przypięty, Stardust czy Goldas, już nie wiem. W każdym bądź układzie jednak, nie wiem, wiecie co, ja widzę coś takiego. Eee, za długo, za długo to trwa. Gdyby row trwało maksimum, maksimum półtorej godziny, ja bym był zadowolony, ale te trzy godziny to jest po prostu za dużo. Oni wrzucają tam takie bzdury, przecież, ja rozumiem, walk, walka z rakiem piersi, tak? Czy to, to tam nie było? Okej, okay, fajna sprawa, tylko że nie wrzucajcie tego na row. Na chuj to na row. Przecież ten segment z Adamem rowsem był głupi. Ja nie wiem w ogóle, co więc Macman myśli, jak, jak wrzuca takie gówno na, na swój flagowy tak naprawdę program, który powinien konkurować ze wszystkim, co jest w poniedziałek o tej godzinie. A tak naprawdę człowiek włącza to role Nie dość, że tam jest kurwę reklam na tych live'ach. To jeszcze nic ciekawego się tak naprawdę nie dzieje. Mm, więc to było głupie. Co jeszcze było głupie? Co jeszcze doprowadziło do tego, że czułem się, za... nie, to... co czułem, się że czułem się zażenowany? El Torito kontra Horwigil po raz dziesiąty, już chyba. Tyle, że tym razem Horwigil jest w stroju krokodyla. Ludzie, ja, ja mam już 19 lat i to już mnie nie bawi. Nie wiem, czy kogokolwiek to może bawić. Fani w Brooklinie, tak, Brooklyn to był, skandowali. This is stupid. I zgadzam się, bo to było fuj głupie, to było fuj niepotrzebne i to było fuj debilne. Po co dalej ciągną ten gówniany feud? Po co te midżety w ogóle są w tym jebanym WWE? Nie, żebym coś miał do midgetów, pieprzonych kurdupli, ale. Ja się. Ja czuję się tak. Jakbym był po prostu przez WWE tak ogłupiany, że. A patrz teraz na to. Haha, śmiej się najlepiej, bo to takie przecież śmieszne jest, a ty pewnie. I tak nie masz co teraz robić, więc będziesz to gówno oglądał. Nie, jak ja tylko to zauważyłem, musiałem to przewijać. No oczywiście na live tego nie oglądałem, nie było szans, żebym to oglądał na live. Yy, więc musiałem to przewinąć i słyszałem tylko tych ludzi, jak skandowali: This is stupid. I też stwierdziłem, że to jest totalnie głupie. Szczególnie, że wiecie, Tidus O'Neill i Hit Slater znowu jobują, tak naprawdę, znowu się nic z nimi nie dzieje. Los Matadores już powinniśmy o nich zapomnieć, jako w ogóle jakich jako, jako pretendenci po prostu powinniśmy o tym zapomnieć, już nie ma szans i dobrze, nigdy nie chciałem, żeby oni wygrali mistrzostwa. Ja zawsze myślałem, że jak się rozpadło te Free to może z hitem się coś stanie, przecież hit pokonał Slef, Slefa, what the fuck HIF pokonał Sefa Rolinsa pokonał też paru innych Wylądował w taktymie z Titusem O'Neillem, czyli kolejnym, który, któremu się tak team rozpadł. No i, i co? I teraz jobują tak naprawdę. Jobują kurduplom. To jest po prostu według mnie tragiczne. To nie jest śmieszne, to nie jest dobry entertainment, jak to się mówi. Nie wiem, co Vince McMahon myśli. Widać ewidentnie, że nie ma żadnej konkurencji, więc może sobie na wszystko pozwalać. Jednakże według mnie. To jest zły krok. Bardzo zły krok, który on robi, bo ludzie teraz. Znaczy, nie wiem, ja osobiście nie mam kupionego WWE Network za 9,99 dolarów. Ale wydaje mi się, że jeżeli większość gal się będzie właśnie tak zakańczała, jak na przykład ostatnie SummerSlam, nie, Night of Champions, że większość gal po prostu będzie taka z takich słabych, że większość gal będzie. Hmm, z głupimi takimi zakończeniami, no to ja wątpię, że większość osób będzie kupowała ten network, bo w sumie po co? Wywalacie 10 prawie dolców miesięcznie, a dostajecie gówno na patyku. Więc wydaje mi się, że Vince musi naprawdę myśleć, albo Vince musi krok w tył zrobić, bo ostatnio czytałem w ogóle, że Vince McMahon jest za tym, żeby rozbić Wyatt Family. W ogóle jedna ważna informacja. Ostatnio sobie zamówiłem. Koszulki, dwie z wrestlingu. Jedna z nich jest, jedną z nich jest koszulka The Shield. Ta fajna taka zajebista. A druga z nich to jest koszulka Wyatt Family z Summerslam. Powiem wam, że ta koszulka Wyatt Family wygląda genialnie, zajebiście, niesamowicie się z niej cieszę. Tak samo jak z Shieldów, ale jednak ta od Wyattów cholernie mi się podoba. Ale wracając do tematu. Vince McMahon chce rozpadu Wyatt Family, ponieważ widzi w Luku Harperze większy potencjał niż w Bray Wyattie. Wiecie co? No, Luke Harper jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale mikrofonowo on może czyścić buty brajowi, więc ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi Winsowi. Dodatkowo, yy, to on, można powiedzieć, doprowadził do tego, że teraz trzeba odbudowywać na nowo Wyatt Family, bo tak naprawdę. Była szansa, żeby Wyatom dać pasy, ba, dać pasy TakTim. Nie dali im, co ja byłem. Ja byłem w ogóle z tego powodu ogromnie zaskoczony. Zresztą pamiętacie po, podczas moich podsumowań, ja byłem w ogóle zdziwiony, że oni jeszcze nie wygrali pasów TakTim. Miejmy nadzieję, że teraz im się to uda. W ogóle zaraz przejdę do tych fajnych winietek łajatów hmm, no ale podobno Triple H nie chce. Triple H woli mieć jedną dużą stajnie, Jednakże Vince McMahon mówi, że e, teraz potrzebuje jakiś. Mocnych postaci, i lepiej by było, gdyby rozbić jedną stajnię, dzięki czemu dwie nowe gwiazdy by weszły na wyżyny. I taki nie ludziska, bo wydaje mi się, że jeżeli Wild Family się stracą, to tak naprawdę już nie będziemy mieli żadnej mrocznej postaci, bo Kane nie jest w ogóle mroczną postacią, Kane jest głównym aktualnie. Czystym, główno nie może być czyste, brudnym, obślizgłym, obsranym, śmierdzącym gównem korporacyjny Kane nigdy nie powinien wejść w życie ja czasami sobie lubię wracać do tych niektórych debiutów i jak ja ostatnio widziałem debiut Kane'a był to Hell in match nie pamiętam jak się gala nazywała nie pamiętam, ale coś fikuśnego to było w każdym bądź był to Hell in a match Undertaker kontra Shawn Michaels debiutuje Kane z Polem Bererem atakują Undertakera. Kane wygląda epicko. Kane zachowuje się epicko. Kane jest po prostu zajebisty. I co się dzieje z Kane'em teraz? Jest on korporacyjnym Kane'em. Hmm. Po prostu jak dla mnie tragedia, oni nie wiedzą, co chcą robić z tą jego postacią. Ale no, wracając, nie będziemy mieli żadnej naprawdę mrocznej postaci, nie będziemy mieli żadnej naprawdę mrocznej stajni. Wystarczyłoby dobrze poprowadzić Breya i Luka i Erika i mamy naprawdę trzy nowe zajebiste gwiazdy. Dwie, no bo wiadomo Erik Rowan nigdy nie będzie na szczycie. Ale Luke Harper i Bray Wyatt jak najbardziej oni powinni coś więcej dostać. Tylko, że póki co niech będą w teamie. Niech na przykład na WrestleMania zrobią walkę Bray Wyatt kontra Sting. Niech na WrestleMania zrobią walkę Luke Harper, Eric Rowan kontra na przykład mistrzowie tag team. Dać im te pasy, dać im tę możliwość wygrania nad Stingiem I, i już jedziemy z nimi dalej. Potem może jakieś większe mistrzostwo dla, dla Bray'a, nie wiem, cokolwiek. A nie tak, że po, pokonali Chris'a Jericho, potem na Raw zniszczył ich John Cena, odeszli i teraz... No te winietki łajatów są najlepszą rzeczą z RAW, najciekawszą, no prawie najciekawszą rzeczą z RAW, jedną z trzech najciekawszych rzeczy na RAW, co jest niesamowicie dla mnie wielkim zaskoczeniem, chociaż wiadomo, no łajaci zawsze mieli fajne winietki, zawsze fajne proma robili i teraz się to nie zmieniło, no mi się cholernie podobałem te proma, nie wiem jak wam, zresztą czekam na jakieś komentarze fikuśne. W każdym bądź układzie, dobra, Łajaci tak, winietki, miejmy nadzieję, że ich nie rozwalą, bo to będzie straszne. Z Shieldami to się udało, bo tam mieliśmy trzy gwiazdy, a poza tym stajnia też była inna. Jednakże tutaj z łajatami, no nie wiem, ja nie chcę czegoś takiego. Dobra, jedziemy dalej. Co ja tutaj chciałem? Może Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych teraz? Wiecie co? Zauważyłem ostatnio, że Damien Sandal niesamowicie jest dobrze odbierany przez publiczność i wydaje mi się, że WWE powinno powinno coś z tym zrobić. Co można z tym zrobić? Mój pomysł jest taki. Demis kontra Sheamus na Hell in a przegrywa oczywiście, bo to Miss Na Raw dostajemy taki jakby walkę rewanżową. No po prostu nie wiem, Sheamus chce walczyć z Sendałem czy cokolwiek. Sendał walczy z Sheamusem Sendał wygrywa jest mistrzem stanów zjednoczonych. Jak wiemy, to jest dubler Demiza, więc Demis mówi Sendałowi, żeby ten dał mu mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, no bo tak naprawdę to dzięki niemu on nie wygrał. Damian Sendał nie mówi, że nie chce, nie on się broni, yy, mówi, że teraz czas jest jego. I według mnie, gdyby dać Sendałowi pas Stanów Zjednoczonych, gdyby wrzucić go na feud z Demizem, nawet by się to mogło skończyć na ale nawet to by się mogło skończyć na TLC w triple threat meczu. TLC triple threat mecz, czego też dawno nie widzieliśmy. Sheamus kontra Miz kontra Sendał o mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. Sendał by wygrał, sendałby by potem fiodował z Demizem. Wydaje mi się, że to jest dobra rzecz, żeby ten Sendał się odbił od tego dna, w którym aktualnie jest, bo jeżeli nie to, no to sorry, ale kto będzie następnym mistrzem Stanów Zjednoczonych, a poza tym co dalej z Sendałem? któremu i tak już jedna szansa została odebrana w dosyć żałosny sposób. Jak wiemy, no, miał walizkę Money in the Bank, chciał zainkasować i się mu nie udało, nie? Wydaje mi się, że to by było dobre. To by było bardzo dobre i Sendał by mógł jako tako wrócić do świata żywych, bo on jest dobrym zawodnikiem, on też jest dobrym mówcą, tylko że, no, jest dublerem aktualnie, Demiza. Dobra, więc tyle, jeżeli chodzi o pas. Stanów Zjednoczonych. Teraz jedziemy dalej. Tutaj nie mam, co prawda, nie ja nawet nie wiem, jakie tutaj mam zdjęcia, wiecie? To jest takie dosyć przykre. Czekajcie, co tutaj mam? Tu mam Dina, tu mam Aha, tu mam to. Zostały jeszcze dwa. Pierwsza ważna rzecz: co WWE robi z Page? Ja pamiętacie już, kolejny raz powiedziałem, że dobra, wreszcie to jest powrót antydiwy. Wreszcie to jest oczekiwany powrót antydiwy. Teraz Page przejdzie na tą mrożną stronę i dostaniemy genialny feud pomiędzy AJ i Page. Wreszcie genialny feud kobiet. O to chodziło. No i po raz kolejny dostałem wielkim, gigantycznym chujem w ryj. Co nie jest rzeczą przyjemną. Warto nadmienić. Bo Page znalazł sobie nową przyjaciółkę i nie ma żadnego powrotu yy, antydiwy. Nie ma też żadnego debiutu nowej, fajnej diwy, tylko mamy Alicia Fox. Alicia Fox jest według mnie. Nie wiem, ona mnie po prostu straszliwie wkurwia. Jej wchodzenie, jak wchodzi na ring, jak idzie na ring, jak idzie do ringu, mnie to irytuje. Jak ona zachowuje się jak Stone Cold Steve Austin, mnie to irytuje, no bo przecież ona do Stone Colda to. Proszę was, hoch. Stone Cold to jest cudowna gwiazda, a ona jest jakimś głównym. Poza tym. Nie wiem, ale jakoś nie czuję tego, że ona tam jest potrzebna w tym feudzie. Ja nie czuję tego, że Alicia Fox jest naprawdę tak bardzo potrzebna, Page, żeby ona walczyła z AJ Lee. Ja nie rozumiem, co damy do teraz robi. My mogliśmy dostać naprawdę dobry feud, a na row dostaliśmy walkę taktimową. AJ i Page, wy... Page i Alicia Fox wygrały. Pokonały AJ Lee i Emmę. Emma wróciła i tak naprawdę została od razu zniszczona przez Page. No, czy zniszczona, powiedzmy więcej, została upokorzona, no, jednak powróciła na row, można powiedzieć. A dostała w pieprz, zachowywała się w ogóle tak, jakby nigdy nie walczyła. Nie chciała się zmienić, nie chciała przypinać ani nic. Troszkę to było dziwne dla mnie. Ale tak jak mówię, co oni robią z tą Page? Czy. Nie wiem. Mi się wydaje, że ja bym, gdybym posiedział takie pięć minut na spoko w spokoju, w ciszy, ja bym wymyślił lepszy feud AJ i Page niż oni to zrobią kiedykolwiek. Bo czy oni chcą jeszcze Page w ogóle dać pas, czy może oni chcą już Page zwolnić, że no bo w końcu Vince McMahon nie lubi Page. Jak można. Można nie lubić Nikki Belli, Bri Belli, Iw Iwy Marie, Rozy Mendes. Sam Ray, nie wiem, Leili i tych innych fikuśnych gwiazdeczek Total Divas, chociaż Leila nigdy nie, jest, nigdy nie była w Total Divas, więc tutaj taki błąd. Ale te inne, wiadomo, z Total Divas, można ich nie lubić. Ale nie mów mi, gościu, że ty nie lubisz gwiazdy, która przyszła z Anglii, czyli coś nowego wreszcie, która ma zajebisty akcent, która ma zajebisty finisher, która potrafi coś powiedzieć, która miała jedno z najlepszych prom nie wiem, w roku, w tym roku, no promo page przed Night of Champions było po prostu genialne. Mi się niesamowicie podobało. No ale jednak Vince'owi się to nie podoba. No to chuj ci w dupę, Vince, w takim bądź układzie I, i tyle, no bo nic więcej tutaj nie mogę powiedzieć. Naprawdę, gdyby Vince wziął krok w tył i dał Triple H'owi więcej możliwości, to ten produkt byłby lepszy. Ale czuję, że rzeczywiście czas na to, żeby Vince chyba już sobie odszedł. Dobra, to omówiliśmy to. Hmm, najlepsze, prawie najlepsza druga najlepsza rzecz na row To Dean Ambrose Dean Ambrose wie, Tylko, że wiecie hmm, Po Deanie się można spodziewać wszystkiego i tak naprawdę ja, ja w sumie nie jestem zaskoczony, że on się zachowuje tak, a nie inaczej, że tam pojawił się za Sefem Rollinsem, co było straszliwie fajne Że powiedział sinie, że idzie sobie zjeść hot doga co też było całkiem spoko jak wrócił w ogóle z tym z tą, z tą pojazdem takim do hot dogów i zaatakował Rediego i Keina to też było całkiem spoko może yy, oblanie Rediego i Kane'a musztardą i ketchupem nie było zbytnio badasowe bo teraz wiecie ludzie ale ja też czasem lubię porównywać Dina Embrousa do Stone Cold'a Stevea Austin'a tylko, że Dean jest taką troszkę słabszą wersją z wiadomych przyczyn. Attitude era to jednak była lepsza era. wiecie, jakby Stone Cold coś takiego zrobił, czy on by wrócił z musztardą i ketchupem na ring? Nie. Stone Cold jakby wrócił, to by wrócił albo z wozem, z piwem, albo z ciężarówką, albo z czymkolwiek takim, co by było naprawdę badassowe. To nie wydaje mi się zbytnio badasowe. To jest fajne, to jest przyjemne, to jest poniekąd śmieszne, ale to nie było badasowe. Tak samo jak. Bo potem dowiedzieliśmy się oczywiście, że na Hellin Sel dostaniemy walkę John Cena kontra Dean Ambrose. Zwycięzca tej walki zmierzy się z Cefem Rollinsem w main eventie w a SL meczu. No i co się stało potem? Dean Ambrose wykonał taki folejowy DDT. Od, od Mika Foleja, jak nie wiecie. No, wiecie, wydaje to też znowu porównanie do Stone Colda. Gdyby Stone Cold chciał Ciebie zaatakować, on by ci spojrzał prosto w oczy, kopnąłby Cię w jaja i wykonał Ci Stanera. Dean Ambrose odwrócił Johna Sinek, który stał do niego plecami, i tak naprawdę z zaskoczenia go zaatakował. Mam nadzieję, że to też nie jest jakiś przejaw filturny, chociaż no wydaje mi się, że Dean Ambrose jest takim mocarnym Twinerem. I ludziom i tak się to podoba, że on atakuje Jonasinę, więc o to bym się raczej nie obawiał. Nas no ta walka, no mam nadzieję, że nie będzie to jakaś bzdura, bo ostatnio doszło mnie słuchy, że to ma być walka z kontraktem na. na. patyku, a czy nie na patyku, na, no, że kontrakt będzie gdzieś tam wisiał, oni go będą musieli ściągnąć, co jest głupie. To jest debilne według mnie. Czekam na tą walkę. No tylko, że tak. Hellin Main Event, Sev kontra ktoś. Mam nadzieję, że Dean Ambrose w Hellin meczu. Pewnie Sev to wygra, w sumie nie byłoby to złe. Yy... Ale. Wydaje mi się, że Main Eventem powinna być walka o mistrzostwo WWE. Tyle, że okazuje się, że mistrzem WWE jest Brock Lesnar, który w ogóle się nie pojawia i najprawdopodobniej na Hellin Hell on się też nie pojawi. Z jednej strony rozumiem, bo tak naprawdę on nie ma z kim walczyć i to jest totalny. Problem WWE, totalna wina WWE, bo nie mają teraz mocnego pretendenta dla Broka Lesnara. Brawo, jedynym waszym mocnym pretendentem jest John Cena, tak sobie budujecie nowe gwiazdy. No i ani Pola nie ma, ani Broka nie ma. Tak naprawdę nie wiemy w ogóle, gdzie jest to mistrzostwo. I ja jestem troszkę z tym zasmucony, bo. Jak wiecie, na Raw powróciła też jedna z większych gwiazd, która w moim odczuciu powinna być teraz mistrzem WWE, bo on by z, ch z chęcią po prostu wracał. Z chęcią by wracał, bo zresztą, jak wiemy, no, ta osoba była w Brooklynie, powróciła z zaskoczenia i zrobiła najlepszy segment na Raw, co jest też, no, w sumie nie ma się czemu dziwić, ale o tym za chwilkę. No i ten Brock Lesnar, no, rodziska, co teraz oni chcą zrobić z Brockiem Lesnarem? Czy on ma być mistrzem takim... Że w ogóle się nie pojawia na row, Czy on ma być mistrzem takim, który nie ma w ogóle żadnego storyline'u, Bo, no tak jak ja już Wam mówiłem, z Romanem Reincem on może walczyć, ale ja nie będę wierzył, że Roman Reince jest go w stanie pokonać. Bo to jest, tak jak mówię, teraz musimy patrzeć na to. Osoba, która pokona Broka, powinna być na tyle silna, że też by mogła pokonać Undertakera. No. Czy Roman Reince jest taką osobą na razie? Na ten moment? Nie, w ogóle, bo on jest kontuzjowany. Więc jeszcze mniej można go promować, a tak naprawdę czy Roman Reigns miał jakąś znaczącą wygraną na jakieś znaczące zwycięstwo na gali jakiejkolwiek po rozpadzie Shieldów? Jedynie z Randy Mortonem, walka super nudna. Więc z Brockiem Lesnarem pewnie będzie taka powtórka Goldberga z Lesnarem z WrestleMania 20, z tego co pamiętam, z 20? Chyba tak, tak, z 20. No, więc to też będzie takie fuj nudne. Mam nadzieję, że nie, no ale, tak jak mówię, no ja póki co nie jestem w stanie uwierzyć, że Brock może pokonać, że Brock może pokonać, że Roman, Roman może pokonać Broka. W ogóle, no tak jak mówię, kto kolejny, jak już Big Show, kto chce oglądać walkę Big Show Brock Lesnar? Nikt. Mm, nie wiem, no nie ma, nie ma nikogo. Nawet ja nie potrafię powiedzieć, żeby ktoś mógł, 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 mógł walczyć po prostu z Brokiem. Więc zapędzili się w kozi róg z, te, z tą decyzją, żeby dać mu ten pas, no i wyszło jak wyszło. Według mnie i tak osoba, która powinna pokonać Undertakera i skończyć jego streak, to powinna być osoba nowa. Nawet Antonio Cesaro, silny, młody, świeży, który tak naprawdę dostaje od tego momentu ogromny push. I to by było zdecydowanie według mnie lepsze. No ale WWE to WWE, wiadomo, dajmy... Innym mistrzostwem. Może Batista. Batista byłby całkiem dobrym pretendentem, ale to też jest part-timer. I wiecie, to jest, to jest gwiazda przeszłości. A my potrzebujemy gwiazdy teraźniejszości. No. Jeszcze taka jedna rzecz, jeżeli chodzi o. Aha, do, do niego zaraz przejdę, więc nie wiem, o czym ja w ogóle tutaj chcę mówić. Dobra, nieważne. W każdym bądź przechodzimy już do ostatniej, najważniejszej rzeczy, yy, gdzie gdy usłyszałem Team Song, gdzie usłyszałem If you smell what the Rock is cooking. Po prostu przeszły mnie po plecach ciarki. Nikt się tego nie spodziewał. Nikt w ogóle nie wiedział o tym. Jak czytaliście te zjebane strony, to pewnie wiedzieliście o tym, że on może powrócić. No ale The Rock, moi drodzy, powrócił. Powrócił podczas segmentu z Rusewem i Laną. Segmentu, gdzie Big Show miał przeprosić rosyjskich fanów za to, że ściągnął flagę, co jest. To jest po prostu kurwa takie tragiczne. Ach masakra. kiedyś Sean Michaels mógł sobie wkładać do nosa flagę z Kanady, mógł sobie mógł się podcierać tą flagą Kanady. Teraz nawet nie można zrzucić flagi rosyjskiej z, z, z nie wiem na czym to wisiało, z linek jakiś wikuśnych. Chujnia, po prostu to jest jedna wielka chujnia. W każdym bądź układzie Rok wrócił, ogromne zaskoczenie, o, od razu uśmiech na twarzy, Rok wszedł do ringu. Zaczął mówić, zaczął rozśmieszać, fani skandowali. Holy shit, holy shit, this is awesome, this is awesome. Jak najbardziej się z nimi zgadzam. Niesamowicie się z tego powodu cieszyłem. Nie spodziewałem się tego, wiecie, bo tak naprawdę, wiecie, jakie moje było nastawienie do roka, jak pokonał CM Punk'a, żałosne zakończenie ranu CM Punk'a. Jak pokonał, czy znaczy jak walczył z Johnem Cena dwa razy, to też wiadomo, jakie było moje nastawienie. Ale jednak ludziska w tym momencie chce więcej widzieć Roka, bo rok. Przecież. Co jest najlepsze w roku? Wy myślicie, że on miał jakiś. Story. Znaczy miał przygotowany jakiś. Nie wiem, speech czy cokolwiek. Mi się wydaje, że on po prostu wyszedł i mówił. Mówił, co mu przyszło do głowy, i po prostu zniszczył, zmiażdżył, rozpierdolił wszystko. Poszły catch co mi się niesamowicie podobało. Fani oczywiście super ucieszeni. Lana dostała za swoje, chociaż w sumie powiedział, że jest smoking, co też było całkiem spoko. Powiedział też Lanie, że, e, że ubiera się tak, jakby ktoś włożył Smirnowa w jej Putina, co też cholernie mi się podobało. To było po prostu zajebiste. Rusewowi też troszkę dogadał. Rusew tak naprawdę wiele nie stracił, bo żadne rock bottom ani people's elbow nie poszło. Poszły tylko pancze w jego twarz. W twarz go, jak to nazwał go Rok. Ludziska, no jeżeli nie obejrzeliście tego rou, to przynajmniej dla tego segmentu, dla Roka musicie to obejrzeć. Genisz na mikrofonie, świetnie się go słuchało, było śmiesznie, było fajnie. Rusev wyleciał z ringu, Rok był zadowolony, że mógł powrócić. Ja byłem zadowolony, że wreszcie dostaliśmy ciekawe, ciekawą rzecz na rock. Taką naprawdę ciekawą, bo Ambrose, Rollins, ok, ale to już mamy tak naprawdę od paru miesięcy. Y co tam jeszcze było. No w sumie to tylko to, tylko to, nic więcej. Nic więcej nie dostaliśmy na Jest, Zajebiście! E, a rok to jednak jest takie, takie coś, że słyszycie ten Team Song, słyszycie i you smell what the rock is cooking i już Wam się uśmiech pojawia na twarzy. I to mi się właśnie cholernie podoba. Hmm, w każdym odcinku, układzie, co ja tutaj chciałem jeszcze dodać, co ja tutaj bym jeszcze chciał dodać. Rusev. E, Rusev najprawdopodobniej będzie walczył z Big na Haliny Sel czy ktokolwiek z was chce widzieć walkę Rusev kontra Big Show? <grywa> bo ja nie, to będzie kolejna słaba walka no. wiecie z dwóch powodów ta walka będzie słaba po pierwsze Big Show jest gruby i duży i nie potrafi się ruszać po drugie Rusev jest Rusev to jest, Jezus jak to, to jest śmieszne jakie to jest ciekawe przepraszam, że tutaj tak hmm, ksiągam co nieco ksiągam, nie wiem, smar nie, nie smarkam tylko, a jeden chuj bo będę chory, nie chcę być chory. W każdym bądź układzie z Rusewem jest taka śmieszna rzecz, że chcieli stworzyć powiedzmy ruskiego, yy, na, nazwijmy Ru Rusew miał być takim Donaldem Tuskiem, z, m, tylko że z Rosji. <laughs> Czyli że go wszyscy mają nienawidzić i że ma to być taki wkurwiający, ma mieć taki wkurwiający wygląd na ryju, że a, chcielibyśmy go po prostu zamordować. Tyle, że tak. Gdyby nie Lana, Rusev by po miesiącu przestał istnieć. Ale dobra, zostawmy na razie Lana. Lana jest seksowna, Lana jest smoking i w ogóle. Rusev. Jego mimika twarzy rozbawia, a nie straszy. Jego zachowanie w ringu tego podskoki niczym umaga, to, to jest w ogóle śmiech, śmiech, śmiech. I ja nie wiem, ja jakoś nie potrafię uwierzyć w to, że Rusev może być prawdziwym zagrożeniem dla kogokolwiek. To jest, według mnie, też chujowy booking, no bo wiadomo. No ale z Rusewem, jak masz taki ryj, no to z ciebie nic więcej nie zrobią, no to jest też przykre. Hmm, a co powinni zrobić z Rusewem? No, według mnie, gdybyśmy mieli tak naprawdę sobie pomyśleć, pobawić się w jakieś bukowanie. Rusew kontra z walką o pas Stanów Zjednoczonych, wygrywa Rusew, Rusew jest dominującym mistrzem. Rusew zmienia pas Stanów Zjednoczonych na pas ruski, na pas Rosji. Co by nie było, ludzie, takim głupim pomysłem, no bo byśmy mieli pas Rosji, byśmy mieli mistrza z Rosji, yy, i byśmy mogli tak naprawdę teraz rozpinać, kto pokona tego gościa. Przecież on ma ten pas, on ma pas rosyjski. Gdzie się, gdzie się podział po Stanach Zjednoczonych? Potrzebujemy prawdziwego bohatera, który wygra ten pas. No, i wtedy by się taki bohater mógł poka pokazać, pojawić. Kevin Sting powiedzmy, przyjąłby package pile driver na jego głowę. jeb, raz, dwa, trzy, koniec. No, może niekoniecznie, ale mogliby coś takiego pokłonić. Według mnie to by nie było takie złe. No, tylko że by musiał być takim naprawdę dominującym mistrzem. No i to wydaje mi się, że było chyba najlepsze. No bo pff, jak nie, no to sorry, ale ja z Big go nie chcę oglądać. A jak nie, to kto potem. A czy po Big kto potem? Z Derokiem na WrestleMani nawet nie nie będzie czegoś takiego, bo Derok woli walczyć z osobami, które coś znaczą w WWE, a tutaj pojawił się tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedł sobie, był gdzieś tam na Brooklinie, coś tam załatwiał w sprawie filmów czy, czy czegoś tam, no i po prostu powrócił. No. Powrócił na ten segment i zniszczył ten segment. A już chciałem ludzi przewinąć, bo tak patrzę, kurwa, Rusev, mówię, nie nie, nie, nie będę tego oglądał. Przewijam, przewijam i nagle patrzę, a tu Derok wchodzi, mówię, co jest? I kurde. Super, super sprawa. Tylko, że wiecie co, bo ja uwielbiam takie powroty z zaskoczenia. Jednakże rozumiem Vince Russo, bo Vince Russo robił livestream stream po Rowu i on tam powiedział, że my wszyscy oglądamy row na takim trybie, że nas to wszystko nie obchodzi. Także możemy obejrzeć te Row, ale w sumie nie musimy, a jak już nie obejrzymy, to nic nie stracimy. I gdy dowiadujemy się, że do rok wraca, dowiadujemy się już po fakcie. To jesteśmy tak, kurwa, no szkoda, że nie obejrzałem tego, no to teraz wrócę sobie do powtórki. I kto wie, może też za tydzień na przykład rok powróci, to za tydzień to chyba może obejrzę, chociaż też pewnie nie powróci, więc to mam w dupie. I my na, na, na takim trybie to po prostu oglądamy. A gdyby powiedzieli, że do rok wraca, to każdy, nawet ja, bym po prostu siedział przed tym streamem i patrzał i czekał na roka. No bo tak to jest. I tutaj no, potrafię się jednak z tym zgodzić jednakże tak jak mówię według mnie z, e, powroty z zaskoczenia są zdecydowanie ciekawsze i lepsze. Dlatego lubię tak bardzo dlatego lubiłem tak bardzo Royal Rumble, kiedy jeszcze naprawdę ciekawe osoby tam wracały. W ogóle odnoś odnośnie Royal Rumble, 40 osobowy Royal Rumble match będzie. Jak myślicie, kto powróci? Bardzo fajnie gdyby no Roman Reigns, Daniel Bryan wreszcie w ogóle Daniel Bryan Ludziska. Tak bardzo mi brakuje Daniela Bryana. Już tam nie mówiąc o CM Panku, tak, no wiadomo, ale aktualnie Daniel Bryan straszliwie bym chciał, żeby on wrócił, straszliwie bym chciał, żeby wygrał pas WWE. Naprawdę na to zasłużył Ludziska. Naprawdę on na to cholernie zasłużył. Chociaż też znowu, no z Brockiem Lestarem raczej nie ma szans. W każdym bądź układzie może The Rock powróci na Rumble. Gdyby wrócił The Rock, ja bym był cholernie zas zaskoczony i zadowolony. Może Batista, może Chris Jericho, może Rob Van Dam no wiele możliwości, ale pewnie... Pewnie pojawi się Horswoggle, pewnie pojawi się El Torito, pewnie pojawią się Matadorzy, Slater, Gator. Nie wiem, czy tam się jeszcze. Nie opłodzi mnie już to w sumie. Ale dobra ludziska, jak Wam się podobało to Roll, jak Wam się podobało to, co wymyśliłem dla Sefa Rollinsa, Dina Ambrosea Romana Rainsa, jak Wam się podoba taka może można powiedzieć karta na Wrestlemanie, że Sef, Dean Roman w Triple matchu opas WWE, eee, Triple H kontra John Cena. Brock Lesnar kontra The Rock i The Dolph Ziggler kontra Antonio Cezaro opas interkontynentalny i co ja tam jeszcze mówiłem? A Bray Wyatt kontra Sting. No, to by było całkiem, całkiem spoko. Dobrze, ludziska, ja jeszcze z wami będę żegnał. Nie wiem, czy coś jeszcze będę nagrywał. Dzisiaj już raczej nie mam szans. Czasu też nie mam i szans. Muszę sobie coś zrobić do żarcia, bo jestem głodny jak cholera. No i piszcie, co sądzicie o Raw, co sądzicie o tym wszystkim, co się aktualnie dzieje. Nie wiem, Piszcie, po prostu piszcie, ja się będę starał odpowiadać na wszystko. Więc dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Słyszymy się na typerze Helinessel. Miejmy nadzieję, że ta la będzie dobra. No i to wszystko z mojej strony, więc do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.